aluminium. Tutaj pisze aluminium. Ja już wyciąłem taki kawałeczek tej puszki. Potrzebny będzie skalpelek. Bierzemy, robimy. No to można zrobić papierem ścierdzym, można zrobić nożykiem, czym tam chcecie. Ja już to oskrobałem, trochę to jest oskrobane. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny będzie nam kalafonia, jak zwykle. No i pasta do lutowania. Prosta, zwykła pasta do lutowania. Bierzemy teraz troszkę pasty. Nakładamy na to potartę. Tutaj. Czekamy momencik. Ja nałożyłem tu dużo, bo to można nałożyć po prostu dużo. I teraz jeszcze raz dobrze jest, żeby to robić tak, żeby się nie dostawało powietrze. Ta pasta, żeby przykrywała to, co po prostu i skrobiemy. Dobrze, mamy na tego, rozmarowujemy ten. Ja tu mam cynę 1 mm plus lutownicę 75 W. No i zaczynamy tutaj na tym. Trzeba robić tak, żeby to po prostu podszyć. Trzymy. A można całą puszkę, proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy piękny lód. Sporadyczny aluminium się nie da lutować. Dur aluminium troszkę inaczej robi. Pokażę wam w następnym odcinku. Tu mogę przylutować teraz drucik. Można składać całe te. Ale mówicie, to jest jakieś dziwne aluminium. Tak, ja wam pokażę. Mam w tej chwili rurkę, do której nie przylutujemy, prawda? Nic podobnego. Robimy ten sam po prostu sposób. Mając lutownicę, powiedzmy 100 czy 200 W, banalnie proste jest ten. Nacieram, odczekam chwileczkę, nasmaruję z powrotem pastą. Pokazuję, to jest właśnie ta pasta. Chwilkę muszę naczekać, żeby... Nie będę wam tłumaczył chemii. I teraz staram się to robić tak, żeby marząc po prostu przykrywać ciągle to aluminium. Czym to się zrobi dokładniej, tym będzie po prostu lepiej. I będę tarł. Proszę bardzo, już mam zrobiony ten, odlutuję może to. Pokażę tutaj wam, że to jest przylutowane. Odlutuję to i przylutujemy to do tutaj do tego. Proszę bardzo, mam przylutowane. Mogę ten palić. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do widzenia.